Hej, siemano, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy trzecią erę Total War. Jak pamiętacie, właśnie miałem tutaj pokierować bitwę i tak zróbmy. Gdzie się bijemy? Teren nie wygląda na najgorszy, powinien być łatwy dostęp do nich. Mamy jeden oddział troli jaskiniowych, to są te najgorsze, ale i tak powinniśmy im ładne straty zadać. Chciałbym wygrać oczywiście tą bitwę. Katapultami powinny się zająć jednostki konne, których nie posiadam. Kurde. Nie mam, nie? No jasne, że nie. Kurde. Dobra, widzę, że tutaj będę miał trochę leciutko pod górkę. Najpierw to ustawmy moją piechotę. Piechotę jakoś tak rozstawmy. Teraz te gorsze jednostki, które miotają. Czyli te. Nie, najpierw to te. Snaga, dobra, dawać mi tu snaga. Wy idziecie jakoś tak środkiem, będziecie miotać tych krasnoludów. Teraz dawać mi tych. To są snaga, łucznicy snaga. Oni mają słabiutki zasięg. Niech będą bliziutko, naprawdę muszą być bliziutko. No i teraz moi łucznicy goblinów. Wyjdziecie tak. Kto mi został? Aha, generał i trolle. Dobra. Aha, jeszcze wy tam sobie stójcie, wyśmiejcie. Mamy grupę. I podchodzimy. I do moje trolle. Muahaha. Spójrzcie na ten inteligentny wyraz twarzy. Albo ten. Kurde, pada. No! Oh my god. Weźcie... Nie wy! Kurna mać. Tempechuje. Dobra, jeszcze raz. Kurwa! Macie iść tak. Właściwie to tak. Tylko, że moje trolle mają stać. Bo... No, stać do kurwy! No! Ja pierdolę! Dobra, to idźcie tam. Krasnoludy będą chciały się ustawić jakoś lepiej. Nie dziwię im się. Trolle to będzie w ogóle osobna grupa w takim razie. A ta cała idzie tutaj, dobra. Na końcu idą katapulty oczywiście. Wy też moglibyście trochę pobiec. Tutaj jest naprawdę niezła kondycja jednostek w tym modzie. Tylko tam te najgorsze jednostki, pamiętam Gundabadem jak grałem, to oni mieli słabą kondycję. Ale tutaj są naprawdę nieźli. Lekka piechota, ona nie będzie miała szans w starciu z tymi tutaj. Dobra, moje trolle mogą sobie podchodzić. Nawet mogą sobie pobiec kawałek o. Niuch, 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 niuch. Lecieć. Dobra. I ten kawałek niech sobie podejdą. No. Kurwa mać. Wy w takim razie dalej podchodzić. Już na biegu. A moje trolle pójdą tutaj. Trap, 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 trap.
Szkoda, że tylko jeden oddział tych troli ma. Czym on tutaj dysponuje? No nie ma tutaj niesamowitych jednostek. No to jest akurat niesamowita jednostka, dobra. Z tym się będę musiał zgodzić. Ale ogólnie dupy nie urywa. Wy tam biegniecie, wyśmiecie. Do biegu. Katapulty się ustawiają w takim razie do ataku. Zanim cokolwiek tutaj zrobią, to już moje gobliny się tym zajmą. Teraz jeden oddział snaga wypełnia tą pustkę tutaj. Kto tu idzie? Topornicy z Ereboru. A tutaj? Kolejni. Aha, no dobra. No spoko. Mi pozostaje tylko mieć nadzieję na jakiś dobry przebieg tej walki. Aha, wy się tu bijecie z tymi. Dobra, normalne tempo. Tutaj kolejni nadchodzą. Na szczęście mam zapewnione flanki. Wy oczywiście w tych Iron Guard. O, świetnie, Iron Guard atakuje i są wybijani. Dobra, skupcie się na nich. Wy im tutaj nawet pomóc, moi snaga. Teraz tak. Moje trolle mogą sobie podchodzić. Mam wiele jednostek miotających, dlatego im ładne straty będę zadawał. No jest nieźle, naprawdę obrywają jak na krasnoludów. I do tego nie pada, to jest na plus oczywiście. Wy tutaj miotać w nich. Wy w tych, wy w tych, wy w tych, wy w tych. Kurde, kolejni, naprawdę. Dobra, wy tam pobiegnijcie. Ale to ma być na biegu. Oni się tutaj biją, ale niedługo dostaną za swoje. Dobra, moje trolle do dzieła. Dobra, są wybijani i ładnie padają. Chociaż i tak powoli. I muhahaha, wstrząśnięci rywale. Jeden z widzów mówił w komentarzach, że właśnie na trolle sprawdzają się jednostki toporników. Ogólnie na trolle się sprawdzi każda jednostka tak naprawdę. O, są załamani, świetnie, trolle im złamały morale. Świetnie, świetnie. Teraz mogę iść dalej. Mianowicie tam. Moje trolle także mogą iść się bić dalej. Oj, 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 flanki padają. Podnieś morale, oni we mnie nawalają, ciekawe. O, spanikowani byli i uciekli. Dobra, ci zaraz spanikują. No, 20% strat mam, ładnie. Iron Guard tutaj jak... się bije. A wy na nich. Wy też. Świetnie, moje trolle tutaj się przedarły. Macie ich. Jezu, jakie to jest piękne. Teraz wybiegnijcie do tyłu. Odwrót. Żebyście znowu mogli taki wjazd fajny im zrobić.
Tylko nie ginąć mi po drodze. Albo dobra, bijcie się. Wy na nich oczywiście. Ci mają dość. Oczywiście wy w tych, nie? Miotacie. Mam taką nadzieję. Wy w tych. Jaki skupiony ogień, Boże. No tak, zwycięstwo będzie nasze. Kurde, już tylko 10 troli mi zostało, naprawdę? Wow. To tutaj się bije? Harcownicy, no a kto inny? Moje trole trochę popadały. Niedobrze. Oni idą pomóc tym jednostkom. Biegiem na nich. Kurwa, te trole padają. Dobra, spadać. No, come on, jakiś jeden idiota został. Aha, moje jednostki miotające się biły. Wow. Spójrzcie tylko na to, ile salw oni dostają z flanek, z przodu. Niesamowite siły mają krasnoludzi. Ten jeden troll się tam w ogóle bije, Boże. Nie no, wynocha stamtąd. Mieliście uciekać. Te jednostki tutaj się biją z tymi harcownikami już po nich. A wygońcie tamtych. Oh, come on. Oni dalej podchodzą? Jasne. Wow. To są morale, nie? I są entuzjastyczni w ogóle. Wy tamtych gońcie. Iron Guard dalej się tutaj bije. Boże, jakie to są silne jednostki. No bijcie się tam z nimi. Zaraz mi będą sami uciekać. Dobra, oni się nimi zajmą. Wy za to powinniście się ustawić na tempie. Ładnie. Moje trole w ósemkę się już biją, niestety. Oni są otoczeni, nie mają szans tutaj. Jakichkolwiek nie mają. Nawalać w nich. Ja pierdolę. Dobra, topornicy. Uciekać. Wynawalać. Wam się skończyły. Wy się bijecie z Iron Guard, które jest OP. Ile ich zostało? Dwóch? Jeden. Dobra. Z jednym sobie dadzą radę. Wymiotać. Wy także. Dobrze, to róbcie za, nie wiem, mięso armatnie. Wygraliśmy tą bitwę, jak widzicie, oni nie mają szans. Ale Iron Guard dalej się tam bije. Ci się przedzierają w ogóle, nie? W parę chwil. Świetnie, umarł. Dobra. Wy tam tymi swoimi ostatkami lecieć. Wow.
Wow, ile salw na mordę oni przyjęli. Kurde. No nie, wiarygodne. No nie. Dorwali się. Dobra. O tak. Kapitan dopiero im umarł, wow. No, teraz góry mgliste pokazują, na czym polega ich siła. Do ataku. Roznieść ich. To jest piękny widok. Jeszcze miałem tyle oddziałów do walki gotowych. A prawie 50% utraciłem. To jest dopiero liczebność. Dobra. Pełne zwycięstwo. Utraciłem 1500, ale on miał naprawdę silne oddziały. Dlatego no te straty są jak najbardziej na miejscu. Nie miałem piechoty też zbytnio, która by broniła dostępu do moich najgorszych jednostek do walki wręcz, czyli łuczników. Wzrost cechy, powiększenie świty i relacje pogorszone. Dobra, kolejna tura, to tam pójdziemy. Weźmy sobie najemników. Oblegałem tutaj, dobra. Aha, za jedną turę podbijemy i król, książę Legolas zginie. Niech ginie. Do szkół. Teraz co ja prowadziłem tutaj? Tutaj prowadziłem te siły. A no tak, zajęli Under Towers. A tutaj mam także problemy. No dobra, weźmy kolejną turę i zobaczymy, jak to będzie. Moja inwazja ładnie się toczy. Bo podbijamy leśne elfy, podbijamy wszystko. Chociaż utraciłem jeden rejon. Ale co tam jeden rejon za cenę takich podbojów? Kurde! Będę musiał trochę defować, bo mnie tutaj krasnoludy atakują. Daland, czego byście chcieli? Niczego. Chcieliście chyba przekupić tą osadę, wygnoje. O rany. Wojna z Daland to by było ostatnie, czego bym chciał. W ogóle Daland bij się tam po mojej południowej flance i zachodniej flance. A Gundabad niech się bije na północnej i niech w ogóle macie podbijać, a nie. Oczywiście podbicie stolicy elfów zostało mi dane. Bo oczywiście moi ekstra sojusznicy nie ogarnęli czegoś takiego jak podbój. Dobra, będę musiał się stąd wynosić. Oni chcą autonomię, gówno dostaniecie. Sobie odbiję. Odbiję sobie Under Towers, dzięki. I teraz robimy wypad. O Boże. Jakie chamskie. Wow. No dobra, to było niezłe. O, Tiny Doom się wybudowało. Możemy rekrutować silne oddziały. Będę chciał ulepszenie zbroi. A ten generał niech sobie oblega. I podbije Widurbord. Iron Guard. No kurwa, on tych ma. Z dupy ich ma w ogóle, nie? Lesoda. Kurwa, jakieś posiłki w ogóle. No nie! Chciałem tych zaatakować. Damy im radę? Zasypujmy. Pełne zwycięstwo. On poszedł się jebać.
Ale straty. Dobra, udało się ich tutaj podbić. W takim razie ten pan zbiera armię i idzie dalej. Chodź, chodź, chodź. Ten generał wchodzi. Dobra, wchodzicie. Naprawcie miasto. Teraz Tamas Tandruil. Zabieramy się za podbój ostatniego rejonu wysokich leśnych elfów. W takim razie tutaj mój szpieg pokazuje, że jest, mogę być spokojny chwilowo. Dobra. Gdzie on szedł? Aha, garnizon. Dobra, idźcie dalej. Tutaj weźmy, wybudujmy coś dla wojska. Moria ma pełną armię i mam najlepsze oddziały łuczników. Wyśmijcie. Zakala także mam pełną armię. Czyli znowu będę musiał czekać na nowego generała. No dobra. Teraz ten tutaj szedł. Aha. Dobra, on niech lepiej to podbije. Kurwa, jakiś generał w ogóle z dupy. Ale on fajnie wygląda, ten generał. W Mangalen. Kurde! No, świetnie. Gratulacje. Undertowers będzie się fochać. No dobra, ale ja tutaj zakończę odcinek. W tym odcinku to było na tyle. O, wyśmiecie, szykujcie jakiś atak na nich, panowie. W tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj Wrona. Do zobaczenia. Hej.